Pani Natalio, śpiewa Pani piosenki Anny German od 2011 roku. Dlaczego wybrała Pani repertuar właśnie tej wokalistki? A specjalnie nie wybierałam tego repertuaru. Po prostu jakoś tak życie chyba tak postanowiło, bo przez długi czas nie śpiewałam i akurat w taki ciężki dla mnie czas w życiu posłuchałam tych piosenek polskich w internecie, które świetnie śpiewa Anna German. No i tak mi to jakoś do duszy było, że powolutku zaczęłam tak coś uczyć, śpiewać, nawet nie zamierzając tego śpiewać ze sceny, tylko tak dla siebie. Ale potem jakoś poszło to dalej, dalej, a jeszcze jaka piękna, a tu jaka piękna piosenka. A potem chciałam do porównania, żeby były jakieś może, kto jeszcze śpiewa tych piosenek po polsku akurat, bo po rosyjsku to dużo, wiele śpiewaków, śpiewaczek śpiewa tych piosenek. No i no tak szukałam i nie znalazłam niestety, żeby ktoś tego śpiewał. I postanowiłam, może ja to jednak podejmę taką decyzję, żeby jednak zacząć to zrobić ze sceny. No i udało się. Z powodzeniem. Z powodzeniem, tak, z powodzeniem. No jakoś tak niedużo tych lat minęło, ale już współpracuję z panem Andrzejem Plączyńskim, który też w ogóle jest legendą polskiego akompaniamentu i grał wszystkim gwiazdom i grał też Annie German. Także ja dziękuję Panu Bogu za takie szczęście w takiej współpracy. No właśnie, a jak układa się współpraca z Panem Andrzejem Plączyńskim? Zresztą był Pan Andrzej jakby doradcą repertuarowym Pani Anny German. Czy Pani doradcą też jest? Też. I Pan Andrzej i Pani Kira po prostu, no, jakoś znalazłam w nich taką bliską duszę i dla mnie to w ogóle stała rodzina. Po prostu, no, słowna chyba już jeszcze nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo naprawdę... Śpiewa ludzie dużo, a nie wszyscy tak podobnie emocjonalnie podchodzą do śpiewania, do grania, jak właśnie Natalia, Ania to samo miała. Są ludzie, którzy po prostu śpiewa, tak i śpiewa, no może być, może nie być, jak my powiemy. A drugi śpiewa, co zostawia wielkie wrażenie u ludzi i to miała Ania German i to ma Natalia, to ma też moja żona, a ja im chętnie wszystkim gram, bo mnie to też od środka potrzebne, żeby nie tylko tak odśpiewać swoje i pójść do domu. A właśnie, Panie Andrzeju, przez wiele lat współpracował Pan z Anną German. Czy trudno było zaakceptować nową wokalistkę, która śpiewa właśnie utwory Pana przyjaciółki? Wie Pani, szczerze powiem, to nie było wcale trudno, dlatego że ja jako akompaniator, co to znaczy akompaniować? Towarzyszyć. To znaczy nie tylko swoje odegrać, co tam jest w nutach, bo to często w nutach połowy tych nut nie ma, co trzeba grać, ale trzeba zrozumieć intencję tego, kto chce śpiewać, o czym chce śpiewać i jak chce śpiewać. I ten, kto to podobnie trochę myśli od klawiatury, ten grający, to jak tak ma tę dobrą wolę i możność od siebie, od środka, no to wtedy łatwo porozumieć się. Z kimś muzykalnym łatwo się bardzo porozumieć. Właśnie, ma Pan duży wpływ na kobiety, którym Pan akompaniuje, bo przecież Anna German w Paryżu dzięki Panu zaśpiewała pieśni neapolitańskie. To prawda, ale to taki maleńki epizod, wie Pani. No, ja tyle lat pracuję i tyle lat z różnymi wykonawcami, że no po prostu mam już wielkie doświadczenie, wielką wprawę w taką. Widzę, jak ktoś coś śpiewa, no widzę, co komu jak najbardziej pasuje. No. Czy Pani Natalia jest buntowniczą wokalistką, czy nie? Nie, no, znaczy ma swoje zdanie oczywiście, niewątpliwie, ale jest bardzo wrażliwa i podatna na dobre rady. Na dobre tak, a tu niedobrych nie mam rad. Po prostu. Czyli dobrze się składa. No. Czyli współpraca układa się bardzo dobrze. Pani Natalio, od wielu lat mieszka Pani w Polsce. Czy nie tęskni Pani za Ukrainą? Nie ma takiego, nie ma tej tęsknoty także jak moja ojczyzna, coś, bo Polska bardzo podobna jest do Ukrainy. I mentalność Polaków też bardzo podobna do Ukrainy. Duża różnica językowa na przykład, ale no nie wiem, no jest takie, bo rodzice tam mieszkają też na Ukrainie. Ja bardzo kocham Ukrainę, bardzo lubię i przyjaciół mam bardzo dobrych na Ukrainie, ale kiedy ja do nich przyjeżdżam, kiedy oni do mnie przyjeżdżają i jakoś tu znalazłam swoją drugą ojczyznę, szczerze mówiąc. No i mam jakieś korzenie też polskie, ale to no jakoś wewnętrznie wyczuwam to, że no bardzo mi bliska jest Polska, naprawdę, żeby tak powiedzieć, że ach, tu nie, bo muszę pojechać, bo no nie mam takiego. Ja z przyjemnością przyjeżdżam tam, przyjeżdżam tu i to dla mnie jakieś jeden, dla mnie nie dwa kraje oddzielne, tylko dla mnie to jest jeden kraj. Jedna wielka rodzina. Jedna wielka rodzina, no tak. I publiczność w Polsce bardzo ciepło Panią przyjmuje. No bardzo to mi po prostu miło i no, chyba to, co ja oddaję, bo lubię ludzi, lubię... W ogóle to nie znaczy, że Polacy czy Ukraińcy, czy jeszcze ktoś. Dla mnie no, ludzie, wszędzie ludzie. To wielka rodzina na całej planecie. Tak. A jakie są wrażenia z koncertu w Sokołowie Podlaskim? No, bardzo miłe, ciepłe. Rewelacyjna organizacja tego wszystkiego. No... Takie ciepłe wrażenia, że z przyjemnością chyba jeszcze możemy przyjechać. To cieszymy się bardzo. A Pana Andrzeja wrażenia, bo tak jak Pan wspomniał, Pana brat tutaj... No mój brat tutaj przez wiele lat pracował z Bratową. Tu się urodził ich syn. Potem już wyjechali dalej w Polskę. Obecnie mieszkają w Ciechocinku. Pracują w Toruniu, w Bydgoszczy. Nad morzem, w Świnoujściu też pracują. No. Mają ciekawą pracę, dobrze żyją, ale Sokołów zawsze został w pamięci. W miłej, wdzięcznej pamięci. I stąd ludzie brata pamiętają i nieraz spotykam różnych znajomych właśnie brata z Sokołowa gdzieś w Polsce, gdzieś na koncercie. Jak usłyszą moje nazwisko, to zaraz przychodzą i a to pewnie pan jest bratem, tak ja mówię, to ja jestem bratem i on moim bratem jest. Tak. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu dalszych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy i naprawdę zawsze myślimy o Sokołowie z ogromną serdecznością i naprawdę chętnie tu jeszcze kiedyś zawitamy. Tak.